Mieliśmy okazję spotkać się dzisiaj z okazji 10. rocznicy powstania Uniwersytetu III wieku imieniem Jana Grodka w Sanoku. Z tej okazji zorganizowaliśmy konferencję naukową. Na konferencji mieliśmy dwa referaty okolicznościowe. Jedno, dotyczyły one aktywizacji i tej takiej fizycznej, i psychicznej, powiedzmy sobie, umysłowej. Referaty wygłosiły pani doktor, docent Krystyna Leśniak-Moczuk z Uniwersytetu, pani profesor z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a drugim prelegentem była pani doktor Ewa Smoleń, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Następnie udaliśmy się na galę. Na gali, oprócz tych takich oficjalnych wystąpień, referatów, podziękowań, była część artystyczna. Decyzją zarządu został ustanowiony honorowy tytuł przyjaciela Uniwersytetu Sanockiego i takie dyplomy uznania otrzymali jej magnificencja rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pani Elżbieta Cipora oraz dwóch dyrektorów sanockich muzeów, a mianowicie Muzeum Historycznego pan Wiesław Banach oraz dyrektor z Muzeum Budownictwa Ludowego pan Jerzy Linalski. To są osoby, które są z nami od początku naszego istnienia i we wszystkich działaniach nas wspierają, zarówno tych takich moralnych, jak również pomocą rzeczową, udostępniając nam pomieszczenia, biorąc udział w wykładach. Sanocki Uniwersytet III wieku od samego początku wpisał się w struktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku. Ta współpraca służy i Uniwersytetowi dobrze i naszej uczelni. Słusznie pan prezes powiedział, że uniwersytet to przede wszystkim ludzie. I takie podejście do tej właśnie organizacji sprawia, że ten uniwersytet tak wzorcowo, wzorowo pracuje i tak bardzo pomaga ludziom, którzy już wiele osiągnęli i wiele z siebie dali społeczeństwu w tym takim życiu codziennym, w czasie, kiedy mają troszeczkę więcej chwil, którymi mogą zadysponować według siebie najlepiej, jakby chcieli, jak potrafią. Szanowni Państwo, obserwując pracę zarządu, nie tylko zarządu, podziwiam inicjatywy, podziwiam odwagę, podziwiam to, co osiągacie. Życzę, aby te następne lata były równie twórcze, jak te pierwsze lata, bo te 10 lat zamyka pewien etap w rozwoju Uniwersytetu, w działalności Uniwersytetu, ale wszystko przed nami.